Jest środa, 15 września. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości krzyża, wciąż umierać razem z Tobą, Baranku. Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości. Wsłuchujemy się we fragment Ewangelii, który nazywamy Testamentem z Krzyża. Jezus kieruje ostatnie słowa. Oto matka Twoja. Oto syn Twój. Nam, grzesznym ludziom, powierza w opiekę własną rodzicielkę i prosi, byśmy wzięli ją do siebie. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Ściągając szeroko ramiona, niech każde cierpienie przybliża mnie do Ciebie. Naucz mnie ofiary, Baranku milczący. Naucz mnie miłości krzyża, naucz mnie miłości krzyża. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego, matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Jezus spogląda z krzyża i widzi Maryję i Jana, dwoje najbliższych Jego sercu ludzi. W chwili, kiedy sam cierpi męki, nie przestaje z miłością patrzeć na tych, których kocha. Jezus patrzy tak samo na Ciebie. Jakie uczucia to w Tobie budzi? Maryja i Jan z miłości zostali z Jezusem do końca. Popatrz na Twoją wiarę i nadzieję w chwilach trudnych, kryzysowych. Jezus, oddając swoją matkę pod opiekę Jana, daje Maryję jako matkę Kościołowi i każdemu człowiekowi. Wiedział, że wspólnota Kościoła potrzebuje matki. Wsłuchaj się teraz w słowa Jezusa,
które wypowiada z krzyża do Ciebie. Oto Matka Twoja. Mocą tych słów Maryja jest Twoją Matką. Jak reaguje Twoje wnętrze na te słowa? Co one dla Ciebie znaczą? Po śmierci Jezusa życie Maryi było zranione mieczem cierpienia i otwarte jak serce jej Syna. Można sobie wyobrazić, że w tych okolicznościach Jan dosłownie wziął Maryję do siebie, pod dach swojego domu i serca, na powrót otaczając synowską opieką i miłością. Co dla Ciebie znaczy wziąć Maryję do siebie? Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Maryja w tych trudnych chwilach jest pełna zaufania Bogu. Pomyśl, jaki obraz, słowo, jaka myśl szczególnie głęboko zapadły Ci w serce w czasie dzisiejszej modlitwy. Stojąc pod krzyżem, porozmawiaj o tym z Jezusem i Maryją. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.